Santari, w pracy nie masz sobie równych. Ale wysłanie droida zamiast stawić mi czoła jest tchórzostwem. To mała cena za to, że darowała ci życie. Powiedz, czy śmierć Jedi cię zadowoliła? Uciekł mi. Po latach spędzonych w niewoli stałeś się słaby. Dość silny, by dostrzec, że ten Jedi ci dorównuje. Powtórz to, a utnę ci język. Odrośnie. Dagan, posłuchaj. Ten Jedi jest groźny. Ale za to my mamy to. Powieliłem już częstotliwość urządzenia. Możemy wejść, gdzie tylko chcemy. Świetnie, Ravisie. Ty, włącz węzeł w lesie. Udaj się na zniszczony księżyc. Wiem, gdzie Santari ukryła ostatni kompas. Dagan. Gdy go znajdziesz, uznam swą przysięgę za wypełnioną. I co dalej, przyjacielu? Galaktyka się zmieniła. Toczy się mnóstwo wojen, ale niewiele w nich honoru do zdobycia. Gdy dotrzemy na Tanalor, może zaplanujemy nową wojnę? Ty i ja. Być może. Zanim odejdę, mam zezłomować tego droida? Nie. Santari pewnie wyczyściła mu bank pamięci. Nie ma informacji na temat kompasu. Rozłożę go na kawałki i przeprogramuję, żeby teraz służył mnie.
Zatrzymaj się. Dagan może być wszędzie. Gotowy, BD? Jeśli ty jesteś, to ja też. Kapsuły ratunkowe mogą się przydać. Dobra, Zee. Zabierzmy cię stąd. Pośpiesz się, Cal! Chce mnie przeprogramować! Ten droid należy do mnie. A zatem sama się uratuje. Wymknąłeś się Ravisowi. Jak? Jak zwykle. Zabiłeś innego Jedi. Miażdża tych, którzy stoją na mojej drodze. Odejdź, albo podziel ich los. Może i czułeś się zdradzony przez Radę. Ale to była twoja rodzina. Cóż za arogancja. Wydaje ci się, że wiesz, co mną kieruje? Widzę, że zaślepiła cię obsesja na punkcie Tanaloru. Cokolwiek się stało, przeszłości nie zmienisz. Możesz mi zaufać. Może i masz rację. Przeszłość to łańcuch. Muszę go zupełnie przeciąć! Kalibrator jest mój! Droid jest mój! Tanalor jest mój! Trzymać w tym zbiorniku, aż zginiesz! Wolno! Trzymaj się, Zee! Taki był plan! Ty gnido! Spróbuj jeszcze raz! Z tym dajesz! Cierp! Stracę czas! Boli? Jak śmiesz! Żal! Potrzebna pomoc! Żałosne! Thank you.
i zgładzę każdego, kto stanie mi na drodze. Możesz dalej walczyć? Ej, Bidi! Poniesiesz klęskę? Bidi! Tracisz koncentrację. Bidi, Steve! Długo nie pożyjesz. Pomocy! Steve! Nie wydaje mi się. Wyczuwam w tobie strach. Jak? Już po tobie, Jedi. Zabawne. Wszystko? Spróbuj jeszcze raz. Oczku z bakty. A, więc to o nim mi mówiłeś. Tak. Przyjazny koleżka. Zmarnowałeś już dość mojego czasu. Tak łatwo się nie wywiniesz. Dzięki. Dwaj wojownicy w apogeum mocy połączeni braterską więzią. Legendarna historia. Zi. Mam ją. Do zobaczenia.
Chodź, Zee, nie zatrzymujmy się. Tak chyba będzie najlepiej. Tak Gamgera jest kompletnie szalony. Gadał bez ustanku o jakimś kompasie. Twoja właścicielka zbudowała je, żeby podróżować przez otchłań. Pierwszy raz o tym słyszę. Wymazała te informacje z twojej pamięci. To by sporo wyjaśniało. Cóż, Dagan jest pewny, że gdzieś mu zostawiła kompas. Miejmy nadzieję. Dagan wysłał Ravisa, żeby sprawdził kolejny węzeł na Księżycu. Może tam będzie. Znowu na Księżyc. Świetnie. Och, mistrzyni Kree, dlaczego wysłałaś mnie, żebym uwolniła tego zdrajcę? Ludzie są skomplikowani. Może myślała, że zakon się pomylił. Szkoda, że nie możemy jej zapytać. Proszę, opuśćmy. Najbezpieczniejsza droga. Jesteś pewien? Nie. To świetnie. Zdenerwowany jesteś. Pójdę z nim. Wskakuj, Zee. Do zobaczenia. Dobra, idę. Nie znoszę tego. Przypomnij mi, bym tego nie robił. Dagan musiał posłać Ravisa, aby przechwycił kompas. Zgaduję. Ale jeśli Ravis tam zmierza, to i my musimy się tam udać. O, to miło z jego strony. A więc jesteś z Coruscant, co? Zgadza się. A ty? Stąd. Z tego bagna? Nie, z Kobo. Fascynujące! Miejscowo! Opowiedz mi wszystko o tej okolicy. Świetnie cię widzieć. Coruscant jest chyba niesamowite. Tyle różnych maszyn. Chcę tam kiedyś polecieć. Prawda, od dziecka mieszkasz na Kobo? Tam się urodziłam. Rodzice mieli gospodarstwo. Skup się.
Potrzebny mi z tym.
Z na pewno zdoła go odszyfrować. Idziemy, Bidi. Thank you.